Od przyszłego poniedziałku, czyli 18 maja, otwarte będą żłobki i przedszkola. Ale już dziś miasto zabezpiecza te placówki w maseczki, przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometry bezdotykowe. W Opolu mamy 5 żłobków i 36 przedszkoli publicznych. Na zabezpieczenie tych placówek w niezbędne środki ostrożności i ochrony przed epidemią miasto wydało ponad 600 tysięcy złotych. Dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów zajęła się Straż Pożarna. Bez ich pomocy byłoby naprawdę ciężko, bo tego wszystkiego jest bardzo dużo. Ile dzieci zgłosi się w poniedziałek do żłobków i przedszkoli, tego jeszcze nie wiemy. Ale niezależnie od ilości dzieci, które będą uczęszczać do żłobków i przedszkoli, najważniejsze jest to, żeby je jak najlepiej zabezpieczyć.